How you doing? Big time to Dziki Chili i długo oczekiwana pizza. Spróbujemy to zrobić, trochę się obawiam, mam nadzieję, że już wyjdzie dla moich fanów, jak zrobić pizzę. Głównie chodzi tutaj o ciasto. Big time, big time. Myślę, że tak, jeśli chodzi o robienie pizzy, najważniejsze są drożdże i ilość wody. Reszta to dopasowujemy. Tutaj mamy 20 gram drożdży świeżych. Wsypuję od razu, można wsypać jedną łyżeczkę, ja trochę więcej, takie dwie łyżeczki cukru. I teraz 220 gram ciepłej wody. Można to wymieszać. Ogólnie to wiele rzeczy robię na wyczucie, natomiast do tego przepisu jest jakieś 400 gram. Ja daję więcej, 425 gram mąki mam taką. To jest specjalna chyba włoska typ 00. No wydaje mi się, że ona dobrze tutaj pasuje. Mąkę dosypuję stopniowo. Lepiej za mało mąki niż za dużo, bo później tego nie wyprostujemy. Także wchodzi mąka. Trochę. Dobra. 30 gram oliwy z oliwek, ja walę na oko. I oczywiście łyżeczka soli. Też dajemy więcej na oko. Zaczynam mieszać na razie łyżką. Czyszczę łyżkę i przechodzimy na tryb ręczno-manualny. Mieszamy. Dosypujemy jeszcze mąki. Ciasto chodzi. Wysypuję sobie na blat. Dosypujemy jeszcze mąki. Dobra, trzeba uważać, żeby nie było za dużo, bo wtedy nam to wszystko po prostu nie wyjdzie. Proszę Państwa, tak to wygląda. Sprowadza się to mniej więcej do tego, że każda jakaś czynność, którą próbujemy gdzieś powtórzyć, wykonać, która może wydawać się bardzo łatwa, a tak naprawdę nie jest bardzo łatwa. Rozciągać gluten, rozciągać gluten. Uwaga! Wiecie co to jest? Czy wiecie co to jest? Rosyjska ruletka dla hipsterów. Rzucasz 8 ciasteczek, jedno zawiera gluten. Garniamy to wszystko. Od spodu rozciągamy. Bardzo dobrze. Wychodzi! Ale cudo. Robimy kuleczkę, balonik, balonik. Patrzcie, ręce mam prawie czyste, widzicie? A było tak dużo mąki, tak się kleiłem, jak dziki kot. Dobra. Spociłem się. Oliwa z oliwek, żeby się nam ciasto nie przeklejało. Robię zagięcie i wrzucam do miski, kręcam, jest ok. Napracowałem się jak dawno temu się tak nie napracowałem. Jestem osobą, która ma dosyć dużo już lat i nie do końca daje radę. Ale z tym dałem radę, proszę Państwa. Jest
fajna kula wylepiona, cudownie się to wszystko jakby uformowało i tak jak w najlepszych knajpach, czysta, fajna, wypresowana szmateczka, przykrywam i odstawiam w okolice ciepłego miejsca na godzinę, może trochę dłużej, bo to wyrośnie, a na pewno wyrośnie. Proszę Państwa, zaczynamy włączanie. Dobrze powiedziałem? Siedziałem. Włączanie czy włączanie? Włączanie. Włączanie jeszcze raz. Proszę Państwa, zaczynamy włączanie piekarnika. Jeśli chodzi o pieczenie pizzy w piekarniku domowym, to jest to max stopni. U mnie to jest 240 oraz termoobieg. Termoobieg jest tutaj. No i rozgrzewamy. Trochę dotknąłem już. Pizza wspaniale wyrosła. I zaczynamy zabawę. Ona jest cudowna. Trochę mąki na blat, wchodzi placek. Gnieciemy. Już teraz widać, że to jest jakby więcej niż... Myślę, że tyle wystarczy na jedną blachę. Resztę sobie odłożę do plastiku, do lodówki. I w lodówce też to będzie rosnąć. Będzie na przykład na kalcone, które planuję zrobić. Dobra. Dobra, zaczynamy działać. Ja to robię wałkiem, nie jestem aż takim super specjalistą, chociaż mógłbym, natomiast wałkiem jest szybciej, żeby to jakby rozwałkować na i żeby to pasowało na blachę. Tutaj trochę grawitacji, ciasto się dobrze rozchodzi. Tutaj mam blachę, proszę Państwa, normalnie wysypuję to kaszą manną, ale okazało się, że po prostu nie ma w spiżarni kaszy manny. Zastąpię to mąką szymanowską krupciatką. Odrobinę, żeby się tam ciasto nie przykleiło. Ja myślę, że to jest już naprawdę fajnie, fajnie rozwałkowane. Nigdy nie wychodzi mi perfekcyjny prostokąt, ale jest to fajne. Dobra, wrzucam na blachę. Pamiętacie, jak robiłem sos do pizzy? Właśnie teraz on się przydaje. Tam było to anchois, on troszeczkę w tej lodówce odczekał na swoją kolej, no i wchodzi piękny, soczysty. Nie może być go za dużo, ale tak akurat. No zaczynamy, mam tutaj zwykłą mozzarellę. Ona jest tarta, żółta, idealna do pizzy. Rozsypujemy. Dobra, ser już mamy i teraz idziemy w idealną klasykę, czyli tak zwane salami pepperoni, kiełbasa pepperoni. Zwykła, neutralna, bez żadnych dodatków. Małe, fajne kawałki i tutaj też nie żałujemy. Mówię, że to jest klasyka. Bardziej chodziło mi o pokazanie, jak wykonuję, jak udaje mi się zrobienie ciasta na pizzę. Zbliżamy się do końcówki. Pepperoni jest dosyć tłuste, także będzie akurat jak znalazł dla starego, dzikiego kota, który lubi dobrze zjeść. Dobra, salami mamy rozłożone, zwykłą mozzarellę mamy również. Teraz wchodzi mozzarella biała, to nie jest buffalo, ale to jest taka ta fajna w tej wodzie. I ją po prostu rozdrabniam. Kawałki rzucam, można by powiedzieć, wydawać by się mogło niedbale, natomiast ja tutaj mam swój sposób, swoją logikę, swoje szaleństwo, swoją metodę. Tak wygląda klasyczna pizza, którą robię. Sos, pepperoni, mozzarella jedna, druga. Wszystko dziękuję za uwagę. Piekarnik się już rozgrzał do czerwoności, do maksimum.
wkładam tą płaską stroną na tył, żeby później łatwo to wszystko zjechało. Środkowa półka, czyli tutaj. I czekamy. Czekamy na oko, nie wiadomo ile to będzie, 5, 10, może 15 minut, żeby było ok. Czas nie gra roli, zaglądamy, kontrolujemy, tam jest fajny wulkan, tam jest Etna, Wezuwio, działamy, pieczemy, czekamy, pijemy browara. Czas, aby sprawdzić, żeby pokazać, jak to fajnie pracuje, zapraszam. Otwieramy, uwaga, na niesamowity żar. Ta pizza żyje, ona chce się pokazać, pracuje niesamowicie, zaraz będziemy ją ściągać. Sprawdzam tutaj jak ten, jeszcze chwila. Tak cudownie, jest piękna. Klasyka, wspaniale odchodzi. Nie ma ściemy, nawet lepiej odchodzi, powiem wam, niż jak na kaszy mannej. Czyli wcale tak, jest elegancja. Wjeżdżamy. Cudo. Patrzcie, jakie fajne kanty, jak to wygląda, jak to się rusza. W domu też można? Można, ale oczywiście będziemy później też robić jeszcze inne warianty, jeśli chodzi o pizzę. Kroję swoim kółeczkiem, tak, cudownie. Myślę, że na takie kawałki prostokątne, które fajnie będzie można sobie tutaj zjeść. Zgarniamy. Ten jest ładny, tak na samym tutaj rogu. Pada i zaraz będziemy próbować. Także co? Pierwsza pizza, można powiedzieć, tak klasycznie od zera. Od zera zrobiona. Będzie więcej różnych wariantów. Big time. Zupełnie klasycznie oregano. Jeszcze tu odrobina oreganiego. Odrobina oreganiego. Smaku, uwaga. Mmm. Or about.